Siemanko, wleciały nowe gadżety na siłownię, czyli takie gumowe nakładki na gryf i armblaster. Przetestujemy to, właśnie będę robił bica, zrobię 4 seryjki i coś szepnę ze dwa słowa o odczuciach robienia bicepsa na tym i na tym. Kiedyś zrobiłem bicepsa na armblasterze, nawet jest tam jakiś filmik. Ale robiłem hunterkami, a nie gryfem. I tylko raz miałem okazję robić na tym urządzonku bica. Dzisiaj to już tak dokładnie przetestuję właśnie z tym i na gryfie. Dobra, zobaczcie jak to poszło. Na razie. Polecimy. No to tak, przetestowane. To chwyt gumowy pompuje przedramię. Nie muszę robić przedramienia, żeby poczuć, że to przedramię jest spompowane. Czuć, wyraźnie czuć. Już inny jest chwyt, inaczej to już się wtedy pracuje. No wiadomo, armblaster. Super opcja. Jeśli ktoś nie lubi modlitewnika, to jest naprawdę super alternatywa. Małym ciężarem można zrobić ciężki trening. Dla mnie osobiście, moim prywatnym zdaniem mówiąc, to jest armblaster jest lepszy od modlitewnika. Bo na przykład na modlitewniku jak dowalę ciężaru, to aż łokcie czują. A tutaj nie. Jest taka jakby łagodniejsza wersja i jest po prostu super. Także moim prywatnym zdaniem osobiście bym polecił ten mały gadżet w twojej siłowni. Na pewno się przyczyni do wzrostu bica, progresu. Bo do mojego na pewno się teraz przyczyni. Będę go używał zawsze na treningu bica. Jedno ćwiczenie nim zrobię. Gryfem lub hantelkami. Lub nawet też na wyciągu. Już jest trzy wariacje. Także cyk, spina i do następnego treningu. Na razie, pozdrawiam, cześć.